Cześć, to ja Wojtek Pietraszek. Witajcie na kanale Rock Day w kolejnym filmie. Pan Królik, którego znacie z vloga Q&A, daje znać o sobie, też mówi cześć. Pewnie walnął się do góry brzuchem. Mol 7 lub w polskim kraju po prostu mała literka. Mała literka oznacza akord po prostu molowy. Teraz tak, to jest chyba jeden z najłatwiejszych akordów na świecie. Tak, oczywiście. Teraz się przekonacie dlaczego. Oczywiście wpisuję dźwięki w kratkę, w pole. Pierwszy, drugi, trzeci próg. No dobra. No i teraz kurczę, no. Jak to w ogóle coś niesamowitego, dobra. Jak ten akord teraz wygląda? Najgrubsza pusta struna. Później struna tu piąta na drugim progu. Później pusta, 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 pusta. No i teraz już widzicie, dlaczego to jest najprostszy na świecie akord. Ponieważ naciskamy dźwięk tylko na piątej strunie na drugim progu. No i oczywiście teraz przysłuży się nam pineska, dwie pineski magnetyczne. Jedna byłaby tak, najgrubsza, czyli największa, czyli ten dźwięk toniczny, najważniejszy, można powiedzieć. To jest akurat pusta struna E, ok. No i teraz następna struna ta też jest E, więc właściwie mamy dwa dźwięki E. No i teraz jak to zagrać? No nawet nie wiem, czy jest sens pokazywać, ale myślę, że tak czy siak wam pokażę. Tutaj właściwie teraz można powiedzieć już tak trochę śmiechowo, ale mamy cztery możliwości zagrania, ponieważ możemy zagrać to tym palcem lub tym, lub tym. Ja tak czy siak raczej używam palec środkowy. Wszystkie struny tutaj brzmią. No i chyba faktycznie najlepsze rozwiązanie jest akurat trzymanie palcem środkowym. On jest najbardziej taki, on jest w centrum ręki po prostu, on jest w centralnym punkcie, więc jakby najlepiej nim się układa. Tym małym z kolei źle troszeczkę, bo nam ręka ucieka. Tym jeszcze ok, tym w zasadzie ok. Pierwszym może już troszeczkę słabo, bo on tak z kciukiem robi takie dziwne uczucie takiego ściskania, więc w zasadzie chyba najlepiej jest tym środkowym palcem. No dobra, no kurczę, widzicie, no trudne to jest? No chyba nie, no. Papatki. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię i które wprowadzam na YouTube są ciekawe i warte obejrzenia, to może chcesz się umówić na lekcje przez Skype lub na lekcje w Krakowie. Lekcje gry przez Skype są o tyle fajne, że nieważne z jakiej części kraju jesteś, czy z jakiej części świata jesteś, możemy wspólnie się pouczyć. Najlepiej skontaktuj się mailowo.